Szanowni Państwo, z okazji Światowego Dnia Meteorologii pragnę złożyć całej społeczności meteorologicznej najserdeczniejsze życzenia satysfakcji i pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. 147 lat temu 17 państw sygnatariuszy podpisało w Paryżu konwencję metryczną, fundament spójnego systemu pomiarowego na świecie. Dokument ten wytyczył drogę, którą mieli przez kolejne lata podążać zarówno meteorolodzy, jak i krajowe instytucje meteorologiczne, zapewniając pewność miary tak ważną dla rozwoju cywilizacyjnego zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. Dzisiejsze święto to szczególna okazja, żeby podziękować zwłaszcza pracownikom polskiej administracji miar za niezwykle potrzebną i odpowiedzialną pracę. Z dumą pragnę podkreślić, że czerpiąc inspirację ze swojej chlubnej tradycji, Główny Urząd Miar oraz jednostki terenowe Polskiej Administracji Miar podejmują wyzwania zapewniające postęp techniczny oraz zrównoważony, oparty na wiedzy, innowacji, rozwój naszego państwa. Wspólnie dążymy do stworzenia warunków do współpracy pomiędzy profesjonalną i innowacyjną metrologią laboratoryjną a gospodarką. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych partnerów i klientów, bo chcemy być liderami zmian. Temu celowi służy m.in. udział Głównego Urzędu Miar w programie Polska Metrologia, zawiązanie Unii Metrologicznej czy podpisanie deklaracji utworzenia klastra metrologicznego. A oprócz tego sumiennie realizujemy wynikające z określających je ustaw bieżące zadania urzędu. Serdecznie Państwu dziękuję i życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów i satysfakcji spełnionej misji. Dziękuję.